Jarosław Kociszewski, dzień dobry. Zapraszam na światownik o ograniczonej lojalności sojuszników, także tych należących do NATO. W Syrii doszło ostatnio do kuriozalnej sytuacji, w której sojusznicy Stanów Zjednoczonych, Kurdowie i Turcy zaczęli zwalczać się nawzajem. Troszkę wygląda to jak wojna przez pośredników toczona przez dwie najważniejsze armię w NATO. Moim gościem jest publicysta Andrzej Talaga. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest możliwe, że strony, państwa, armie należące do tej samej organizacji, nie bezpośrednio, ale pośrednio zaczynają do siebie strzelać? No nie zupełnie do siebie, bo tak jak pan powiedział słusznie, Kurdowie strzelają do Turków, albo Turcy do Kurdów, jak to woli, albo tak naprawdę obie strony do siebie strzelają. Ale Turcja jest sojusznikiem Ameryki w NATO, a Kurdowie są taktycznym, na ten czas sojusznikiem w Syrii, a kto wie, czy jutro jeszcze nie będą lub pojutrze, być może nie. Więc to jest innego rodzaju sojusz. Poza tym rzeczywiście napięcia między Turcją a Ameryką są ogromne, ale jeśli chodzi o takie interesy militarno-strategiczne głębokie, to nie są naruszone, choćby na przykład bazy wywiadu elektronicznego nadal funkcjonują w okolicach Araratu amerykańskie w Turcji bez najmniejszych zakłóceń, z lekkimi zakłóceniami baza w Inczirniku, ale przecież funkcjonuje. No i z tej bazy startują amerykańskie samoloty, które teoretycznie powinny wspierać i Turków, i Kurdów, którzy ze sobą walczą. A wspierają Kurdów bardziej obecnie, a startując z Turcji, czyli wspierają wrogów Turcji, startując z Turcji. Rzeczywiście jest to paradoks, ale jest to paradoks taktyczny, ograniczony do tego obszaru, do tej przestrzeni. Pamiętajmy, że Turcja jest członkiem NATO od lat wczesnych 50. Jest członkiem NATO wymierzonym niejako w Związek Sowiecki wówczas, a dzisiaj poniekąd w Rosję. To jest naprawdę bardzo dobrze położony strategicznie kraj, który de facto może kontrolować całe Zakaukazie, część Azji Środkowej, Bliski Wschód, rejon Morza Czarnego i stąd ten sojusz nie jest zakłócony. To nieprawda, że lokalne potyczki zakłócą tak głęboki i tak obustronnie korzystny zresztą sojusz. Ale to co to mówi w takim razie o NATO? Jak działa ta konstrukcja? NATO nie działa tak, że wszystkie siły wszystkich członków NATO są do dyspozycji NATO, w wielkim skrócie oczywiście. NATO jest to konstrukcja, która mówi, że kraje wzajemnie sobie powinny przyjść z pomocą, jeśli któryś z nich zostanie napadnięty. Ale ta pomoc nie jest bardzo ściśle opisana w artykule 5. Mówi się o pomocy, a nie o pomocy militarnej, co bardzo charakterystyczne. Więc de facto niektóre kraje NATO mogą nie przyjść z pomocą militarną napadniętemu, a inną pomocą. I od tego, żeby ta pomoc miała charakter militarny, są innego rodzaju dokumenty, porozumienia, czy wręcz schematy działania. Ale to znaczy, że jeżeli jakiś kraj, załóżmy Polska, powoła się na ten artykuł i poprosi kraje sojusznicze o pomoc, to może się okazać, że Francuzi stwierdzą, że no dobrze, udzielimy pomocy psychologicznej polskim dzieciom i tyle? I w ten sposób tak, zrealizują swoje sojusznicze dokładnie tak. zobowiązania? Dokładnie tak. Mogą też pomoc humanitarną wysłać, koce, wysłać notę protestacyjną, ba nawet wypowiedzieć wojnę agresorowi, po czym nic nie zrobić. Mają zresztą w tym doświadczenie wielodziesięcioletnie, powiedziałbym. Rzeczywiście jest to problem, dlatego że my głęboko wierzymy, że artykuł 5 oznacza automatyczną pomoc. Nie oznacza. To jest pomoc, która różnego typu formy może przyjąć. Dokładnie tak, jak pan mówił, możemy nawet brnąć dalej, powiedzieć, że mogą wysłać koce albo zabawki dla dzieci. To też jest pomoc dla napadniętego. I jakaś tam pewnie jest, ale nie takiej oczekujemy. I stąd NATO rzeczywiście wyznaczyło niektóre oddziały do udzielenia pomocy w ramach pewnych schematów działania zwanych planami ewentualnościowymi. I to jest ta rzeczywista pomoc militarna. I te oddziały wyznaczone do tej konkretnej pomocy, no nie ścierałyby się na przykład tureckie z amerykańskimi, czy jakiejkolwiek innej konfiguracji wewnątrz NATO, albo tureckie z greckimi. Bo kolejny paradoks tego regionu, długoletni, wielodziesięcioletni, polega na tym, że dwóch członków NATO, Turcja i Grecja, przygotowują się do wojny w sensie przygotowań militarnych nawzajem z sobą. Ale to znaczy, że NATO, które powstało po to, by przeciwstawiać się Układowi Warszawskiemu, nadal nie do końca się przedefiniowało? To znaczy, to jest taki mechanizm, który ma chronić Europę Zachodnią przed ewentualną agresją ze Wschodu, a w innych miejscach to już nie działa? Czy NATO jest organizacją, która ma działać w pewnym obszarze geograficznym. Dlatego, kiedy zawiązywano NATO, nie obejmowało ono kolonii, na przykład francuskich czy brytyjskich. Amerykanie powiedzieli, nie będziemy chronić waszych terytoriów, a przecież Francja była, Algieria była częścią Francji. Więc teoretycznie
powinien pakt obejmować także Algierię, nie obejmował. Czyli może się okazać, że Suwałki nie należą do NATO? Nie, Suwałki akurat należą do NATO. Może się okazać, że pewien kraj, akurat Polska jest nimi objęta, ale to hipotetycznie zupełnie Portugalia, gdzie nikt nie spodziewa się żadnej inwazji, zostanie zaatakowana, niech będzie przez Maroko, które jest najbliżej. I pakt NATO nie ma planów działania przygotowanych na taką ewentualność, co oznacza, że muszą zebrać się odpowiednie rady, muszą być decyzje poszczególnych rządów paktu NATO i po 3-4 miesiącach, jak to bywa w przypadku takich ciał, może się okazać, że uchwalą, iż na przykład wyślą pomoc humanitarną. I to wszystko. Do tego potrzebne są plany ewentualnościowe, czyli plany użycia poszczególnych oddziałów. I te oddziały wyznaczone do tych planów, one wchodzą do bitwy automatycznie. To znaczy, jeżeli Polska jest zaatakowana, na przykład w rejonie Suwałk, akurat tam są te plany, obejmują rejon Suwałk, to wiadomo, które oddziały niemieckie, amerykańskie, brytyjskie powinny co zrobić. Oczywiście hipotetycznie najpierw powinna być zgoda rządów tych krajów, ale rządy tych krajów wiedzą, że współczesna wojna jest szybka, więc zanim one się zbiorą i wyrażą zgodę, to już może być po Suwałkach i po przesmyku suwalskim. I tutaj ten automatyzm działania NATO, czyli wejście sił do walki, zanim rząd wyrazi tak na to zgodę, no gwarantuje bezpieczeństwo i tylko to gwarantuje bezpieczeństwo. Takie płytkie, szybkie, na szybki atak. Czyli tu mówimy o tych szpicach, o tych pomysłach, tak, o delegowaniu oddziałów. Dokładnie, o korpusie północ-wschód, o wyznaczeniu poszczególnych. Właśnie mówi się często, że niektóre oddziały są wyznaczone do tego, żeby rotacyjnie wzięły udział w szpicy. To jest właśnie to. Wiadomo, że oddział, który jest rotacyjnie w szpicy, na przykład holenderski, on nie będzie myślał, co robić, on wie, co ma robić. Ma wsiadać z samolotów i lecieć do Suwałk. Już tak. A te oddziały, które, chociażby amerykańskie, brygady, które mają rotacyjnie krążyć po naszej części Europy. Bo jest też, rozumiem, możliwość, że pojawią się oddziały, które są wyłącznie amerykańskimi, niekoniecznie podlegają dowództwu NATO w takiej sytuacji. Dokładnie dwa takie będą w Polsce. Pierwszy to jest tarcza rakietowa w Redzikowie, antyrakietowa, podlega wyłącznie dowództwu amerykańskiemu, nie natowskiemu. I kolejna to są główne komponenty brygady ciężkiej, która ma być Ciechanowie, nie wiem, czy to wolno mówić, ale wszyscy wiedzą, w Ciechanowie. I ona również nie podlega NATO, podlega bezpośrednio rządowi amerykańskiemu. Czyli to już sprawa rządu amerykańskiego obecnego i przyszłego. Czy każe tej brygadzie wejść automatycznie do walki, czy czekać na rozwój wypadków? I nie ma tutaj sporów kompetencyjnych? Znaczy, do kogo w takim wypadku kraj ma się zwracać? Bezpośrednio do NATO, czekać na ten automatyzm, a jeżeli ten automatyzm nie działa... Znaczy kraj ma postąpić w ten oto sposób. Załóżmy hipotetycznie, Polska zostaje zaatakowana. Zgłasza to, w wielkim cudzysłowie, to jest kwestia sekund, minut, do dowództwa NATO w Europie, które natychmiast uruchamia oddziały, które powinny wejść do walki. A te amerykańskie czekają na zgodę. A te amerykańskie czekają. I na drugim miejscu dopiero rząd polski występuje do wszystkich członków NATO, powołując się na artykuł 5, został zaatakowany i prosi o wypełnienie zobowiązań wynikających z tegoż artykułu, czyli wejście do walki. I wtedy właśnie owa brygada może być użyta, jeśli rząd amerykański powie jej, walczcie. A wracając, zataczając pętlę i wracając do Turcji, gdyby Turcja powołała się na artykuł 5, twierdząc, że prowadzi wojnę z Kurdami, wtedy Amerykanie muszą porzucić swoich sojuszników, którzy do NATO nie należą? Czy tutaj są jakieś preferencje, czy to każdy z krajów jest sam warunek ustawia? Pewien, mianowicie kraj musi zostać zaatakowany przez siły innego państwa i ten atak musi być na tak zwany powyżej progu wojny, czyli to jest wojna, inwazja, wchodzą czołgi, samoloty, piechota i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest poniżej tego progu, może być kwestionowane przez pozostałych członków, mówiące, że to nie jest wojna, że nie jest atak państwa, że to w ogóle nie jest atak, tylko wypad terrorystyczny. Więc taka ewentualność istnieje rzeczywiście. Nie ma takich planów automatycznego wejścia NATO do wojny, gdyby na przykład oddziały kurdyjskie z Syrii dokonały kilku rajdów w głąb Turcji. Ale w ubiegłym roku Francuzi stwierdzili, że są w stanie wojny z islamistami i oczekują wsparcia sojuszników z NATO. No to było taki gest polityczny bardziej niż faktyczne poproszenie o pomoc, bo Francja po pierwsze nie potrzebuje tej pomocy, oprócz wywiadowczej oczywiście, bo tej jak najbardziej potrzebuje, bo ma dość sił, żeby sobie sama z tym poradzić. Raczej potrzebuje uporządkowania własnego życia politycznego, to jedna rzecz. Druga rzecz, że kraje, to właściwie na to miałyby zaoferować Francję, użycie myśliwców bombardujących w walce z terrorystami, no raczej nie, jeśli już to pomoc wywiadowczą, kontrwywiadowczą, ewentualnie przesunięcie pewnych sił policyjnych czy sił specjalnych, ale tego Francja nie potrzebuje specjalnie, więc był to gest polityczny. Taka
pułapka właśnie tkwiąca w artykule 5 też wyszła przy okazji 11 września. Bo wtedy nie Amerykanie, a NATO zwróciło się do Amerykanów, że skoro was ktoś napadł, no to my możemy przywołać artykuł 5 i udzielić wam pomocy. Natomiast Amerykanie no, sami zrezygnowali z tej pomocy, bo stwierdzili, że ten atak jest nadzwyczaj dziwny i niekoniecznie wypełnia to, co jest rozumieniem artykułu 5, bo był to atak niepaństwowy, nie typu wojskowego, tylko terrorystycznego, aczkolwiek o dużej liczbie zabitych. Więc ten artykuł 5 nie pasuje po prostu do tego typu wydarzeń, do tego typu wojny. I stąd najlepiej, jak rozumiem, pracować nad tymi planami ewentualnościowymi i mieć dobre, szybkie relacje z poszczególnymi sojusznikami. I jeszcze jedną rzecz bym dodał. Najlepiej mieć własną armię sprawną, ponieważ nigdy nie ma pewności, jak cokolwiek by nie było zapisane w traktatach, że przyjdzie nam ktokolwiek z pomocą. Przypomnę tylko inną organizację, Unię Zachodnioeuropejską, w której literalnie było wpisane, nie pamiętam już który artykuł, że kraj napadnięty ma prawo liczyć na pomoc natychmiastową militarną pozostałych członków tej Unii. Unia była tylko na papierze, aczkolwiek dokument brzmiał wspaniale i tak te sojusze się kończą. A i tak zazwyczaj, znaczy zawsze najlepiej nie być napadanym i w ogóle się do tego nie odwoływać. Dziękuję bardzo. Pełna zgoda. Moim gościem był Andrzej Talaga. To wszystko w dzisiejszym Światowniku. Zapraszam na stronę www.światownik.pl, a także na Facebook, na YouTube. Jarosław Kociszewski. Do zobaczenia.